Dobra, obejrzmy odcinek, nie przedłużajmy. Oglądamy rodzinna fotografia. Wczuj się w klimat Dawaj. świąt! Wczuj się w ten klimat! Spartiatik! To jest bajka, która powinna do dziś lecieć. Ona uczy życia. Uczy, jak przeżyć w życiu. Ta bajka, rozumiesz to? Oglądaj to. Zobacz tą grafikę. Teraz masz gówno bajki komputerowe. Śmieciowe gówno. Wiem, że gadam jak typowy stary, ale co z tego? Co z tego? Zobacz. Dobra głośność. Prawie jak w Polsce. Się, że żadne dziecko nie zniesie już mrozu, pojawiała się oaza na zamarzniętej pustyni. Boże Narodzenie. Dobra głośność. Czy wiesz już, co chciałbyś dostać na gwiazdkę? Zobacz. Tak, mnóstwo rzeczy. Pamiętajcie, na każdego przypada po 5 dolarów, co? 5 dolarów? Sami spróbujcie kupić prezenty dla 11 dzieci. 5 dolków za prezent. Dolarów na każdego i nie ma gadania. Koniec dyskusji. Niezłe dymy. O, na pewno znajdziecie sobie coś ładnego. Tak, Tommy. Ty proś o litery od A do L. Ja wezmę od M do Z. I dostaniesz jeszcze tablicę, na której będziesz mógł pisać dziękuję, tato. 5 dolków na prezent. Więcej niż teraz, ale nie wystarczyło, żeby kupić coś naprawdę fajnego. Polska Ej, inflacja. To nie fair. Ja poproszę starych o figurów. To polski Black Friday. Myślisz, że je dostaniesz? Podwyższają ceny. Pracowałam na te Likę. Łyżwy. Ostatnio nawet pomagałam mojej mamie w domu. Poprosiłem rodziców o łyżwy, ale mam truje z ortografii. Myślisz, że mam szansę? Spróbuj mojego sposobu. Jak jesteś ze starymi i widzisz coś, co naprawdę chcesz, popatrz na to, nic nie mów i pozwól, żeby łza spłynęła ci po policzku, a potem po prostu odwróć się i odejdź. O co ty poprosisz? Jakiś hachmen. Jeszcze nie wiem. Polak. 5 dolców nie starczy Polski na łyżwy. Kolega. Przy dużym szczęściu może dostałbym sznurowadła. Hej, Tiko! Zdecydowałeś się, o co poprosić rodziców na gwiazdkę? Jeszcze nie. Twoja rodzina robi coś specjalnego w tym roku? Raczej nie. Wszystko jest lepsze od Wigilii u mnie w domu. To zo, czy do ciebie też przyjeżdżają wszyscy krewni? Chyba nie. Ktoś chce od zagrać w konia? Od 5 lat skarpety ja dostajesz? Chcę. A jak się pisze koń? Dzieci, mamy dzisiaj w szkole specjalnego A no ta, bo on gościa. Ma truje z ortografii. Przywitajcie wszyscy świętego Mikołaja. Wesołych świąt! Jak myślisz, Mikołaju? Chyba już nadszedł czas na kolędę. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Przy kolędach stary się przebrał. Posłuchajmy wszyscy Mikołaja, jak śpiewa dla nas piosenkę. Ależ ja... Powiedziała, że teraz święty Mikołaj coś nam zaśpiewa. Myślę, że rozmawia pani z niewłaściwym. Bunt, bunt, zamieszki. Ma być kolęda. Dzieci mają dwoje. Co ma poprosić? To rodziców denerwuje. Fa la 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 la. Piękny śpiewa ojciec. Cały dzień gdy się haruje. Fa la 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 la. To się dzieci nie pilnuje. Fa la 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 la. Lepsze niż zielone. A teraz wszyscy razem. A gdzie są prezenty, święty Mikołaju? Helikopter! Helikopter! Jestem otoczony! Żądam natychmiastowej ewakuacji! Już wystarczy! No tak, już wystarczająco długo tu jestem, a te dzieciaki są mojej głowy! Jak było, kochanie? Jak było? Nie da dzieci się go prawie zabiły. Porównać, chyba że z atakiem stada wilków. Popatrz, co te szalone demony zrobiły z moim przebraniem. Nie jest aż tak źle. Naprawię ci to w sekundę. Nie męcz się, Ora. Skończyłem z Mikołajem. Ale ma piżamę, stary. Nie będę się przebierał. O, Andy, chyba nie jak mówisz jak na dzikim zachodzie. Zapomnij o tym. Mikołaj odszedł na emeryturę. Ej, ciekawe jak przetrwa Boże Narodzenie. Ale Andy, zgłosiłam cię na ochotnika do roli Mikołaja w naszym sierocińcu. Co zrobiłaś? Dlaczego chcesz, żebym wrócił na służbę? Wychowawczynie potrzebują Mikołaja, żeby rozdać prezenty. Ale nie pytałaś. To nie kalesony, to cały skin. Oro, prawda? Ależ Andy, to są święta, a to są sieroty.
biedne środki. Już to słyszałem. Tato, miej serce. Tak, leży w lodówce. Zapolujmy na kuzyna! Wal teraz! Dobra! Ukrywasz się za niewłaściwym facetem. Patrz, jakie oro wzbijaka. Wygląda na to, że mam dużą przewagę. Kto następny, panienki? Gotowy, Ludy? Ale Zezi pieprzony. Szczególnie. Przygotuj się, zaufaj mi. Teraz, Ludwiczku. Za to zalał się rzut. Ezge. Pokazałeś mu, Ludy. Rozpieprzony gałąb. Cię to rzecz nadgarstka. Ta. Po pierwsze, Mikołaj powinien być gruby. A facet tak zbudowany jak ja. Kto uwierzy, że jestem wystarczająco gruby, żeby być Mikołajem? Nie, tak. Uwierzysz, widzę? Rozmawiałam dzisiaj rano z twoim bratem Erykiem. Zaprosiłam go z rodziną na Wigilię. Twoją mamę również. Och, przepraszam, Andy. Czyżbym cię ukuła? Nie. Myśl o wizycie Eryka i mamy jest bardziej bolesna niż najgłębsze ukłucie szpilką. Te święta już rodzinka. Rudy? Zdecydowałeś już, o co poprosić Mikołaja? Z limitem 5 dolców. Możliwości są nieskończone. Mogą równie dobrze być nożyczki do paznokci, jak i magnes na lodówkę. Przestań narzekać. Kiedy byłem w twoim wieku, cieszyłem się, jeśli dostałem na gwiazdkę trochę węgla i trzeba było go oszczędzać, bo nigdy nie skończyło na Śląsku całą zimę. Tak, to wiele tłumaczy. Dzięki za sugestie. Pomyśl o czymś, a potem napiszemy wspólnie list do Mikołaja. Poza tym święta to dużo więcej niż dostawanie prezentu. Tak wiem. Mam rację, Andy. Jasne. Są jeszcze nudni krewni, którzy na pewno najadą na nasz dom i popsują całe święta. Nie no, stary jest dobry. Gigo Chat. Popatrzcie na sierociniec, jaki jest duży. Nie byłoby fajnie tam mieszkać? Tak, bez rodziców, którzy ciągle czegoś chcą. Mam pomysł, dlaczego nie zjedziemy na drugą stronę wzgórza? Co ja powiedziałem? To jest straszny żleb. Nikt tędy nigdy nie zjechał poza Glenem. I wiecie, co się z nim wtedy stało. Nie wygląda na taki okropny. Założę się, że z Ludwiczkiem przy kierownicy możemy tędy zjechać. Co wy na to? Damy radę, widzowie? Wspominałem ci SG? Już, że nazywają to strasznym żlebem. Chodźcie, będzie fajnie. Czy wspominałem, że nazywają to strasznym żlebem? Pana kamień. I dedzik. A, przecięło mnie na pół. Niezbyście bezterni. Czy wspomniałem, że to było wspaniałe? Widzowie, chłopa na pół przycięło. Jak wysoko lecieliśmy, to było fajne. Kto chce wejść na gorącą czekoladę? Ja! Cześć, mamo. Cześć, dzieci, wejdźcie. Kto chce gorącej czekolady? Czyta w mych myślach. Proszę. Dziękuję, pani Anderson. Dziękuję bardzo, pani Anderson. Bardzo proszę. Ten gruby to też dziecko, który... Nie mogę uwierzyć, że masz wszystkie części superniuchacza, Ludy. Glenglen? Ludy, gdzie masz elektryczną piłkę nożną? Gdzieś w szafie. Masz elektryczną piłkę nożną? Wow. Zobacz, ile itemów. To wszystko naprawdę twoje? I on narzeka, że za 5 dolarów. Nic wielkiego. Hej, widziałem jak grasz kosza. Jesteś najlepszy. O, dzięki, mały. Mogę dostać twój autograf na piłce? Wystarczy. No, przepraszam. Mnie. Młodsi bracia potrafią wkurzyć. Wygląda w porządku. To musi być fajne mieć dużą rodzinę. Trochę jak w cyrku. Właśnie widziałeś występ tresowanej fotki. Dałbym wszystko. A gdzie elektryczna piłka nożna? Zamieńmy się. Bycie nie wcale taki futbol. Czy ktoś futbol amerykański to jest. A przetłumaczyli na piłka nożna, okej. Masz taką fajną rodzinę. Nie spotkałeś jeszcze kapra Kajstera? Nie. Do widzenia. Do widzenia, pani Anderson. Do widzenia. Do widzenia. Naprawdę dobrze się bawiłem. Cześć, Tico. Och, jaki on jest milutki. Tico to najszczęśliwszy facet na świecie. Jest przystojny, jest lubiany, najlepszy sportowiec w szkole i jest jedynakiem. Ma wszystko.
Myślę, że także jest mądry. Niby dlaczego? Ponieważ on chce być twoim przyjacielem. Okej. Okay. Za 5 dolców musi się dać kupić coś fajnego. To musi być głupi. Spójrz prawdzie w oczy. Za 5 dolców nie dostanę nawet baterii do tego auta. Może wybierzesz sobie książkę. Kto wypowiedział to 7-literowe słowo? Przepraszam, ja tylko myślałem... Za pół ceny. A maszyna do gum kosztuje właśnie 5 dolców. Tak, ale bez gum. Co ja zrobię? Tata powiedział, że tak, jeśli czegoś ale nie bez znajdę, gum. To kupi mi odmrażacz do samochodu. Masz zabawnego tatę. To nie żart. Na 7 urodziny dostałem koło zamachowe. Co ty robisz? To a ile on ma lat? Myślałem, że jesteś za chudy, tato. Tak, słyszałem to. Dobrze, już dobrze. Pamiętaj, wszystkie prezenty z zabawkami są podpisane. Musisz bardzo tyle, co uważać, ja? Co komu dajesz. Wiesz, Oro, ja tak, umiem czytać. Gdzie są te paczki? Chyba właśnie przynieśli. Przesyłka dla Andersonów. Ora, żartujesz sobie ze mnie? Ale i temu. Ja mam nosić te wszystkie prezenty. No, Oro, zerknij na małych pomocników Mikołaja. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, dzieciaki. Wesołych świąt. Och, chłopcy, jacy wy jesteście cudowni. Nie myślisz, że byłbym cudowny w zwykłym ubraniu? Czas to pieniądz, kochani. Nie. Chodźmy już wreszcie, zanim się naprawdę wścieknę. Nie mogę z tej bajki. Zarąbista jest. Jestem bumerem, albo ta bajka jest genialna. Która? Albo obydwa. Może obydwa. Czyli moje odciski? Pokójnie się, aż nie przyjedzie moja matka ludziom przem, a użłóbka... Ale tych worki większe niż auto! Co się odpieprza? Gdzie idziesz, tato? Zobacz ten worek! Biegun północny! Co to w dupę? Gdzie myślisz, że idę? Nie możesz tak wejść drzwiami. Mikołaj zawsze wchodzi przez komin. Wejść przez komin? Co ty oszalałeś? Mikołaj musi zejść przez komin! Co ty oszalałeś? Mikołaj musi zejść przez komin! Co, dzieci? Weszli na dach, SG. Dalej, tato. Ja i Tommy będziemy za tobą. To prawdziwy komfort, chłopcy. No dobrze. Popchnij mnie, Ludwiczku. Ja... Cicho, dzieci, bądźcie cicho. Słyszę renifera świętego Mikołaja. A szybciej, pchajcie mnie zimno. Mocniej, mocniej. Ja pierdolę. Upieprzony. Czemu wory na łeb? Tu jesteśmy, tato. Zgodnie z podręcznikiem mały pomocnik Mikołaja, my wchodzimy drzwiami. Ezga. Kto chce szybko dostać prezent? Ja! Niech ktoś uszczypnie! Deja vu! Franki! Tak, Stachecki. Bardzo dziękuję. To kosztuje 12,99, tato. Ale wylicza. To ty, milcz, ludzi. 18,50. Elfie, może zrobisz Mikołajowi uprzejmość i zmieciesz śnieg z auta. To znaczy z sań. Ostatni prezent. Nie mogę, super z tej bajki. Rasela, Rasel. Gdzie jest Rasel? Rasel po raz pierwszy, Rasel po raz drugi. Cześć, Ludwik. O, proszę, Rasel. Dlatego jest jedynakiem. Dziękuję. Rasel? Dlaczego mówią na ciebie Tico? Jestem tu najstarszy. Tico to jest skrót od Antico. Cześć, Tico. Że z Antikiem? Staroć? Możesz swój prezent? Dobrze. Utożsamiam się z nim. Elektryczna to 29,99. Pomożesz mi ją rozłożyć? Jasne, ja nigdy takiej nie dostanę. Chciałbyś być sierotą i dostać kolejkę? Dlaczego nie? Czy mieć rodzinę? Co wybierasz? Nie wiem, chyba się wstydziłem. Czego się wstydziłeś? Popatrz, czego ja się muszę wstydzić. Tego tam Pavarotti. Po prostu nie lubię tego wyciągać, zwłaszcza o tej porze roku. Naprawdę masz szczęście, że masz rodziców, braci i siostry. Tak. Widzicie, jaki piękny morał w tej bajce? Święty nam Mikołaj, da prezenty, da prezenty.
Jestem dość przekonujący. Dzieci chyba myślą, że jestem prawdziwym świętym Mikołajem. Panie Anderson, zaśpiewa pan nam jeszcze jedną kolędę? Co? Jasne, mały. Zaraz tam przyjdę. Chyba uwierzyli. Chyba uwierzyli. Już wiem, jaki best Santa Claus roleplay. Chciałbym, żeby Tico mógł spędzić Boże Narodzenie u nas. Tego tylko brakowało. Następna gęba do wyżywienia. To nie będzie kosztować więcej niż te słynne już $5. Jasne. No właśnie. Dlaczego nie zaprosisz wszystkich sąsiadów? Bierze ty. Mogą najeżdżać naszą lodówkę. Co on na robi? Zmiany. Na pewno nie chcesz prawdziwego prezentu, Ludwiczku. Ależ mamo, święta nie polegają na dostawaniu prezentów. Masz absolutną rację, kochani. Myślę, że już... Ale żarcia nabrał. Możemy już iść, prawda, Andy? Od kiedy to nasz dom stał się lokalnym szwedzkim stołem? Oto wyżerka u Andersonów. Obsłużcie się. Otwórzcie spiżarnię i opróżnijcie półki. Dlaczego wcześniej o tym nie pomyślałem? Może ustawimy stoły na podwórko? Ej, to nie fair. Dalej, Tico. Adoptowali Tico. Chłopcy, chodźcie na kolację. Oto i moje kochane wnuki. Dobrze się bawiliście na śniegu? Tak. Nie babka pamiętam, wygląda jak tak Andy bawiłem. Anderson. Ora, gdzie masz otwieracz? Daj mi to, Andrew. Czyim ty jesteś synem? Zawsze to sama. Czyim ty jesteś synem? Ja pierdziel. Na święta go babca zezłomowała. Ej ty, jesteś moim kuzynem? Jestem jego kolegą. To co tu robisz? Przegrałeś zakład? To ten, co nigdy nie był na ramce. Co tu robisz? Przegrałeś zakład? Najpierw się pomodlisz. Dobra, nie mogę. Jeśli posłuchasz tam na górze, dzięki za żarcie. Dzięki Mike. Za to, że jest tu cała rodzina. To na tyle. To było naprawdę bardzo miłe, Andy. Ciebie akurat nie miałem na myśli. Zajadajcie, jest jeszcze... Jaka ta bajka jest dobra, nie mogę. A ile żarcia. Całą szynkę dostał. Przepraszam, ona nie mówi po angielsku. Jest Holenderką. Paus, filmy z lektorem oglądają. Zaadoptowaliśmy ją. To bardzo miłe i wreszcie. Hej, Andy, twój samochód już się wykończył? Ciągle silny. Po 750 tysiącach mil i tylko 4 remontach silnika. Ciągle na oryginalnych oponach. I cały czas ten sam dziadek akumulator. Chyba powinieneś przejść na Cadillaca, jak mama i ja. Zostanę przy męskim środku transportu. Moim Ramblerze. Ezg. Spójrz na mój nowy aparat. To prawdziwe dzieło sztuki i muszę przyznać, sporo kosztował. A to... Tommy i ja mamy dla ciebie prezent. Och, jak to miło. Widzisz, Eryk? Dzieci kochają swojego staruszka. A co to jest, a? Węgiel dla kochanego starego ojczulka. No wiesz, żebyś nie zamarzł, tato. Tak, wiem, co mi chcesz teraz węgiel, powiedzieć, kochany syneczku. To powinno ogrzać całą naszą dużą rodzinę. Przynajmniej do lutego. Hej, słuchajcie! Zróbmy sobie zdjęcie rodzinne moim nowym aparatem. To świetny pomysł. Szybko, chodźcie. Ile taki aparat chodzi? Wy dwaj na schodach, mama tu, a ty... A może ja zrobię zdjęcie? Świetny pomysł. Uśmiech. Chwileczkę. Chciałbym, żeby Tico był z nami na zdjęciu. Oczywiście, że tak. 20 PS. Tico, chodź tu do nas. Flex aparatem, no. Zaraz, zaraz, mam pomysł. Użyjemy samowyzwalacza. Wszyscy na miejsca. A teraz piękny wspólny uśmiech. Piękny uśmiech. Piękny uśmiech. Tico i ja spędziliśmy najwspanialsze święta w życiu. Mam dla ciebie niespodziankę, synu. Czasem najlepszym prezentem jest spędzenie czasu z kimś. Nie chciał $5. Bawiliśmy się i jedliśmy ciasteczka, a w nocy tata...
śpiewał rodzinie kolędę. Dzięki za 8 miesięcy. Te święta dostałem od was w prezencie. 12 robaków, 11 dzieciaków, sąsiadów okropnych, 9 lat bezrobotnych, 8 psów co wyją, 7 krów co tyją, 6 długów do spłacenia, 5 na prawdę zrobię. Piękna kolenda. 4 sprawy karne i 3 sny koszmarne, proszki od bólu głowy 2 i tę żonę, która zawsze przy mnie wiernie trwa. Powinienem być śpiewakiem. Wersja polska master film. Piękna bajka. Dialogi Ewa Markowska. Dźwięk Sebastian Kaliński. Montaż Mariusz Malicki. Kierownictwo produkcji Dorota Suskę-Bodych. Dajcie mi już spokoju. Piękne, piękne. Wesołych świąt. Jetix. Jetix. Pamiętasz te czasy? Jetix? Tylko Oldge pamiętają. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!